Te zdjęcia były pretekstem, były moim małym podstępem po to, żeby Państwa tutaj wszystkich zgromadzić. Po to, żebyście się Państwo tutaj spotkali i wymyślili coś nowego dla nowej kury. Jest pan Stanisław Janka, też niskie ukłony. Człowiek, który pamięta znał osobiście pana Piotra Odeńskiego. Pana Piotra Odeńskiego wśród nas nie ma. Nie ma także tabliczek na placu przy poczcie. To się ściągnął ostatnio i zmienił nazwę tego placu. Są wśród nas także ci dzisiejsi przodownicy nowej kuty, których tutaj no, nie sposób wszystkich wymienić. Widzę Grzankę, który tam się produkuje na Alei Róż. Widziałem Ridana. Jest wśród nas Jerzy Ridan. Również poproszę o wielkie brawa. Jest pani Lidia Jadga, to są słone. Nie można sobie porozmawiać. Ostatnio na łamach głosu naszego tutaj, nowochódzkiego, wspomniałem o tym, jak fotografowałem panią Lidię Jadgar, obecną tam, do której zadzwoniłem. Pani Lidia w ogóle mnie chyba nie kojarząc, zgodziła się na zdjęcie i w zasadzie w kilka dni potem wykonaliśmy ten portret. Pani Lidio, nie ma butów. Ostatnio dyskutowaliśmy na ten temat. Bardzo pani dziękuję za to. Z nami teraz schował się w tych czerwonych kranach tutaj. Radny Miasta Krakowa, pan Jerzy Woźniakiewicz. Witam Jerzy. Widziałem też osobę, której też nie mogę nie wspomnieć, z którą zrobiliśmy pierwszą edycję nowogórskiego maratonu filmowego. Bez tej osoby tej imprezy by nie było i tego cyklu później by nie było. To jest Mirosława Księża. Tam stoi w tej czerwonej kurce z kaskiem, jeździ na motorze ostatnio. Bardzo proszę. Jurek, chodź tu do mnie, bo wiesz, no, Woźniakiewicz, to oko trudno młodzieżą. Chodź tu, chodź. Widzę pana Jana Franczyka, również ukłony, panie Janie. I widziałem także Tomka Urymowicza z synem. Tego odczyna na wachuty, a to tylko. Ja teraz zapraszam Szpinaka. Szpinaku! Szpinaku, proszę cię. Teraz dalszą część poprowadzi jedna z osób portretowanych. Dla tych, którzy pamiętają, będzie mortadela. Tak zwany cwaniak, czyli salcesson, bo w pewnym okresie czasu nie dał się wywieźć. Pamiętacie to ci starsi, bo panie nie pamiętają, bo mają wszystkie 18 lat i trochę. Jako przyprawa jest szan na środku, nie dlatego, że nie mam szacunku do was, tylko tak, jeżeli jest srebrna łyżka, to ona może być w słoiku, bo tam jest musztarda, a w ogóle przypominam wszystkim, że to potem się ostro tyje. Dla smakoszy jest prawdziwy osypek przywieziony z Kacwina i daje głowę za to, że góra, który to robił, 2 tygodnie się nie był, tak, dlatego ma swój aromat. Do popicia jest prawdziwa ksiowa orężada, tam nie ma otwieraczy, bo ona się odkręca i na pewno będzie kwas chlebowy. Soku też nie zabraknie, nie jedźcie bajkli, tylko weźcie do domu i wieczorem na kolację, żeby Grzesiek miał czkawę. Jest taki zwyczaj, że jak się o kimś mówi wieczorem i wesoło myśli, to ten ma czkawkę. Krokiem dostojnym proszę, byście wszyscy przeszli i stanęli pod galerią zdjęć. Zapraszam. Sobie taką dużą karteczkę z podziękowaniami, ale Maciej Kwaśniewski mnie wyręczył tym wszystkim.
ale ja chciałbym podziękować przede wszystkim portretowanym za to, że zgodzili się na udział w moim projekcie. Niekonwencjonalnym, bo wpraszałem się za każdym razem do domu. Było wiele bardzo sympatycznych sytuacji, które teraz cały czas wspominam. Kolejna sympatyczna sytuacja to z panem posłem, tutaj obecnym, który mnie przyjął przy okazji obiadu. Ja pytam się, panie pośle, i co, robimy takie zdjęcie? No pewnie. Tak. Ale przynajmniej damy panu te super. Ja uciekłem. Ale proszę państwa, zdjęcia zdjęciami. Jeżeli się państwu podobają, to ja się bardzo cieszę. Ale to był pretekst. Te zdjęcia były pretekstem, były moim małym podstępem po to, żeby państwa tutaj wszystkich zgromadzić. Po to, żebyście się państwo tutaj spotkali i wymyślili coś nowego dla Nowej Huty. Jubileusz trwa. Podoba się, nie podoba się, trwa. I za niedługo pewnie się skończy. Ale nie chciałbym, żeby on był punktem kulminacyjnym, a potem już po równi pochyłej zjeżdżamy na dół ze wszystkimi eventami. Liczę na to, że państwo, którzy się tutaj zgromadziliście, być może gdzieś wymienicie się numerami telefonu i potem nastąpi dyskusja odnośnie nowych rzeczy, które mają się wydarzyć w Nowej Hucie. Wystawa otwarta. To jest redaktor, asystenta redaktora naczelnego Dziennika Polskiego i on właśnie tego z pana kilka słów na temat naszej wystawy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja w odróżnieniu od pana Macieja Staroga wiedziałem, że będę występował, ale gdybym wiedział, że on będzie występował, to oczywiście powiedziałbym, że nie będę. Ja wierzę w to, co powiedział Maciej Twaróg, a to będzie można to czytać w Dzienniku Polskim, że kiedyś rzeczywiście dojdzie do tego, że Huta będzie okropnym miastem. Grzegorz Ziemiański ma coś szczególnego w sobie, czego ja nie spotkałem do tej pory żadnego fotografika, a mam takie prawie 20-letnie doświadczenie z fotografikami. Grzegorz Ziemiański często po tym, jak przyjmie zamówienie, przedwoli z powrotem i pyta, a czy przypadkiem to zdjęcie nie będzie w złym kontekście użyte? Proszę państwa, to jest szacunek, tak, dla człowieka, dla tego obiektu.